Psalm 41. Przewodnikowi chóru psalm Dawidowy. Błogosławiony ten, który zważa na biednego. Wyratuje go Pan w czasie niedoli. Pan ustrzeże go i zachowa przy życiu. Szczęśliwy będzie na ziemi i nie wyda go na pastwę nieprzyjaciół jego. Pan pokrzepi go na łożu boleści. W chorobie jego odwróci wszystkie cierpienia. Ja tedy rzekłem: Panie, zmiłuj się nade mną, ulecz duszę moją, gdyż zgrzeszyłem przeciwko Tobie. Nieprzyjaciele moi mówią źle o mnie. Kiedyż umrze i zaginie imię jego? Jeśli kto przychodzi mnie odwiedzić, mówi obłudnie. Serce jego gromadzi niegodziwość. I gdy tylko wyjdzie na zewnątrz, rozpowiada. Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, szepczą wspólnie przeciwko mnie. Obmyślają zło przeciwko mnie. Spadła nań śmiertelna zaraza, a skoro legł, już się nie podniesie. Nawet przyjaciel mój, któremu zaufałem, który jadł mój chleb, podniósł piętę przeciwko mnie. Lecz Ty, Panie, zmiłuj się nade mną i podnieś mnie, a wtedy im odpłacę. Potem poznam, że sobie mnie upodobałeś, gdy nieprzyjaciel mój nie będzie się puszył nade mną. Lecz wesprzesz mnie dla nienaganności mojej i postawisz mnie przed sobą na wieki. Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, od wieku aż na wieki. Amen. Amen.